Siemono wam wszystkim tutaj popał w kolejnym odcinku po świętach, ale jest w odcinku pod tytułem Zima za pasem, zróbmy coś z tym czasem. I w tym odcinku mam do was takie pytanie, czy lubicie prezenty? Czy lubicie prezenty, czy lubicie je rozdawać, czy dostawać? Bo ja lubię je dostawać, jak każdy chyba. Ale jeżeli miałbym sposobność, bo niestety czasem nie mam, to wolałbym je dawać. Z prezentami to jest o tyle czasem trudna rzecz, że albo nie wiemy, co tej drugiej osobie możemy dać, albo nie mamy na to tyle funduszy, albo nie wiemy, czy nasz pomysł względem naszego prezentu dla tej osoby będzie się tej osobie potem podobał, jeżeli go zrealizujemy, lub ta osoba sama nie wie, co by chciała od nas dostać. Więc to jest ta trudność. Wiadomo, najlepsze są prezenty od serca robione własnoręcznie w jakichś, załóżmy, pracowniach. Tylko że w dobie XXI wieku technologii i tak dalej, no niestety tego czasu przed świętami jest na tyle mało, że nawet jeżeli mielibyśmy pomysł, co moglibyśmy zrobić dla takiej osoby, nie wiem, laurkę, zeszyć, świeczkę, maskotkę w jakiś sposób, to nie mamy tyle czasu, bo jesteśmy zabiegani, dlatego zastępują nas w tych sytuacjach prezenty ze sklepów. I to jest takie może trochę, wiecie, niepotrzebne, bo skoro możemy dać coś od siebie, to dajmy coś od siebie. Nie idźmy na łatwiznę, nie idźmy do sklepu. Możemy coś dać od siebie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, czy lubicie dostawać prezenty, czy wolicie je dawać. Dlatego pod tym filmem wypowiedzcie swoje zdanie. Ja go chętnie wysłucham. Jeszcze z tej serii będzie odcinek o kolędach. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cóż, trzymajcie się. See ya.